Nazywam się Dorota Drabarek, jestem fizjoterapeutką. Zajmuję się m.in. fizjoterapią uroginekologiczną. Fizjoterapia oddziałuje na organizm pacjenta poprzez m.in. czynnik ruchu. Wydaje się, iż trudno znaleźć powiązanie między ćwiczeniami ruchowymi a problemami uroginekologicznymi. A jednak, proszę spojrzeć na model miednicy. W tym zagłębieniu utworzonym przez elementy kostne znajdują się narządy miednicy mniejszej. Za spojeniem łonowym znajduje się pęcherz moczowy i cewka moczowa. W przypadku kobiety następnie macica i pochwa, a dalej odbytnica zakończona odbytem. Proszę zauważyć, iż narządy miednicy mniejszej są osłonięte przez elementy kostne z przodu, z boków oraz z tyłu. Natomiast dno miednicy nie jest zabezpieczone żadnym elementem kostnym. Dno miednicy zamykają mięśnie dna miednicy. Miednica to fizjologiczny zestaw powiązanych ze sobą struktur. Należą do nich m.in. wymienione już przeze mnie narządy miednicy mniejszej, mięśnie dna miednicy oraz tkanka łączna, budująca m.in. więzadła. W warunkach fizjologicznych więzadła mocują każdy organ do elementów m.in. kostnych. Natomiast mięśnie dna miednicy aktywnie podpierają wszystkie struktury od dołu. Dzięki temu każdy narząd znajduje się w należnym mu miejscu i ma szansę prawidłowo pracować. W takiej sytuacji kobieta, jak i mężczyzna mają pełną kontrolę nad oddawaniem moczu i stolca oraz cieszą się udanym życiem seksualnym. Natomiast jeżeli dojdzie do osłabienia mięśni czy też więzadeł, ich przeciążenia albo wręcz uszkodzenia, narządy miednicy mniejszej ulegną obniżeniu. W takiej sytuacji mogą wystąpić wysiłkowe nietrzymanie moczu, parcia na glące, nietrzymanie stolca i gazów oraz może wystąpić bolesność podczas aktów seksualnych. W takiej sytuacji wskazana jest fizjoterapia mięśni dna miednicy. Efekty fizjoterapii zależą od czasu jej wdrożenia. Dla przykładu podam wysiłkowe nietrzymanie moczu. Pierwszy stopień wysiłkowego nietrzymania moczu to sytuacja, kiedy występuje gubienie moczu podczas kichnięcia, podczas kaszlu, podczas podskoków. Wdrożenie fizjoterapii na tym etapie najczęściej daje pełne wyeliminowanie dolegliwości i, co niezmiernie ważne, zahamowanie progresji schorzenia. W sytuacji, gdy fizjoterapia jest wdrażana w stanie bardziej zaawansowanych objawów, to znaczy wtedy, kiedy występuje gubienie moczu podczas zwykłego spaceru, podczas chodzenia po schodach, podczas kucnięcia, wdrożenie fizjoterapii daje najczęściej już tylko obniżenie nasilenia dolegliwości, ale o to też warto zawalczyć. Na tym etapie często pojawia się potrzeba wykonania zabiegów operacyjnych. Fizjoterapia ma wtedy charakter uzupełniający, utrwalający efekt zabiegu operacyjnego. Jeśli w Państwa życiu występują wymienione wcześniej objawy, zachęcam, byście nie zwlekali. Zachęcam, byście nie czekali, aż dolegliwości ulegną nasileniu i będą trudniejsze do wyleczenia. Zachęcam zwłaszcza panie, byście zadbały nie tylko o piękno twarzy, nie tylko o smukłą sylwetkę. Zachęcam, byście swą troską otoczyły również mięśnie dna miednicy. Będzie to ważna inwestycja w poprawę jakości waszego życia. W życiu kobiety są dwa momenty, kiedy zdecydowanie powinna zadbać o mięśnie dna miednicy. Pierwszy moment to jest czas po porodzie. Drugi moment to jest
czas menopauzy. Jeśli chodzi o czas po porodzie, to fizjoterapia jest wskazana niezależnie, czy poród miał miejsce w sposób naturalny, czy też został rozwiązany przez cięcie cesarskie. Zapraszam na fizjoterapię uroginekologiczną do 2M Clinic, Biała Podlaska, ulica Batorego.